Korupcja tradycyjnie kojarzona jest z kopertą, z łapówką, ze zwykłym przekupstwem. Jednak dzisiaj to pojęcie jest znacznie szersze. Dzisiaj korupcja to przede wszystkim nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. To nepotyzm. To przede wszystkim te niewidoczne praktyki, które psują państwo. Korupcja prowadzi do poczucia powszechnej bezkarności, zagraża zdrowemu rozwojowi gospodarki, potęguje wrażenie nierówności społecznej oraz podważa zaufanie do władzy. Można zaryzykować stwierdzenie, że w czasach pokoju największym zagrożeniem dla państwa jest właśnie korupcja. Pojawia się więc pytanie, jak skutecznie walczyć z tą patologią i jak radzimy sobie z tym w Polsce? Właśnie z tymi pytaniami pojawili się w NIK przedstawiciele Komisji Europejskiej. Komisja tworzy obecnie raport dotyczący korupcji w krajach członkowskich Unii. Komisja Europejska przygotowuje w tym roku po raz pierwszy raport o stanie korupcji, walki z korupcją we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. I w ramach przygotowań spotykamy się w krajach członkowskich z kluczowymi instytucjami, które na tym polu mają istotną rolę do odegrania. No i tak się składa, że Najwyższa Izba Kontroli rzeczywiście jest może nie zupełnie unikalna, ale rzeczywiście jest jedną z tych instytucji kontrolnych, które istnieją w państwach członkowskich, która ma bardzo duże w tych kwestiach doświadczenie i dla nas te informacje, które tutaj możemy uzyskać, wymiana poglądów jest bardzo, bardzo przydatna. Przeciwdziałanie korupcji jest jednym z priorytetów Najwyższej Izby Kontroli. W czasie prawie dwugodzinnego spotkania przedstawiciele Komisji Europejskiej zapoznali się z oceną Izby dotyczącą stanu korupcji w Polsce. Usłyszeli też, jak kontrolerzy systematycznie włączali się w walkę o uczciwe państwo. Jak powstały pierwsze analizy zagrożenia korupcją w świetle badań kontrolnych NIK-u, jak powstała, jak była aktualizowana metodyka antykorupcyjna, jak to jest, jak do tego doszło, że niemal w każdej kontroli, jaką przeprowadzamy od samego początku, od tej pierwszej koncepcji i budowania programu, jest brane pod uwagę ryzyko tego, czy tam jakieś mechanizmy korupcjogenne, czy jakieś ryzyko korupcji może w danym obszarze występować, czy nie. I jakie mamy efekty? Jakie mamy efekty, które się przekładają na konkretne zmiany legislacyjne, na konkretne zmiany w funkcjonowaniu konkretnych instytucji państwa? Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o korupcji w obszarze zamówień publicznych. Czy polskie prawo wymaga zmian w tym zakresie? Być może tak. Jednak przed ewentualnymi niebezpieczeństwami związanymi z dodatkowymi regulacjami przestrzegał Marek Bieńkowski. Żebyśmy nie poszli w stronę przeregulowania, żebyśmy nie odnosili się do takiego uszczegółowiania przepisów dotyczących zamówień publicznych, które na dobrą sprawę będą sprzyjać tym, którzy chcą robić przekręty. Dawałem bardzo konkretne przykłady wskazujące na tym, że już na etapie inteligentnie sporządzonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zamówieniach publicznych można tak naprawdę rozstrzygnąć przy bardzo poprawnej, przeprowadzonej całej procedurze, który podmiot wygra. Dlatego rzecz w praktyce stosowania tych przepisów to też zostało przyjęte ze zrozumieniem. Raport Komisji Europejskiej uwzględni też informacje zdobyte w innych instytucjach i organizacjach zaangażowanych w walkę z korupcją. Wiedza, jaką podzielili się publiczni audytorzy, może okazać się jednak szczególnie cenna. NIK od lat systematycznie i metodycznie bada stan państwa, by dostarczać politykom jego wierny obraz, jego fotografię. Naprawdę dowiedzieliśmy się bardzo wielu interesujących rzeczy. Mam akurat dobrą, jakby taką porównawczą perspektywę, ponieważ rzeczywiście te rozmowy prowadzimy w wielu krajach i to nam się rzeczywiście bardzo przyda. I taka próba refleksji ze strony NIK-u na temat tego, co rzeczywiście jest istotne, gdzie tkwią problemy, to jest tego typu właśnie refleksja, która nam rzeczywiście jest potrzebna. Co przyniesie to spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i publicznych audytorów? Oby przyniosło kolejny, mocny impuls do walki z korupcją, bo naprawdę warto walczyć o uczciwe państwo. Daniel Michalecki, NIK.